Trzydniowe targi rowerowe Bike Show w Poznaniu to największa międzynarodowa tego typu impreza w Polsce. Promuje rowerowy styl życia i pokazuje nowości związane z tym sportem. To nie jest jednorazowa edycja, tylko będziemy ją kontynuować i też z uwagi jakby na całą infrastrukturę tutaj targów, ale też Poznań jest, myślę, że bardzo miastem rowerowym. Promujemy strategię też Smart City, która łączy właśnie ekologię, bezpieczeństwo, zdrowy styl życia. Bike Show to przede wszystkim rowery, ale też hulajnogi, deski czy rolki. Bo mamy specjalnie wybudowaną strefę właśnie sportów wrotkarskich, ale także skatepark razem z przeszkodami, a również strefę testową razem z torem MTB, gdzie będzie można przyjechać swoim rowerem, także zachęcamy też do tego i przetestować sprzęt. Co czwarty Polak jeździ na rowerze, a te bywają różne. Tu na targach można testować rower elektryczny. Każdy na taki rower może wsiąść i wyjechać. Nie trzeba mieć zbudowanych mięśni, nie trzeba mieć żadnej formy. Po prostu wsiadamy sobie na taki rower, włączamy doładowanie w tym rowerze, wyjeżdżamy i jedziemy. Cieszymy się tym, że jesteśmy na dworze. Ci, którzy trenują bardziej wyczynowo, mogą zobaczyć najnowsze rowery wyścigowe. To są rowery, które są przeznaczone przede wszystkim do ścigania. Także to są profesjonalne albo półprofesjonalne rowery, które są przeznaczone do jazdy przede wszystkim po utwardzonym terenie, po szosie, po asfalcie i służą do ścigania. Policjanci w ramach akcji Bezpieczny Rower znakują bicykle. Przyjść może każdy. Każdy rower otrzymuje swój indywidualny numer. Jest to naklejka. Użytkownik otrzymuje też kartę. Specjalnym tajnopisem w trzech miejscach nanosimy ten numer. On jest widoczny, gdy zaświecimy światłem ultrafioletowym. Te wszystkie dane wprowadzamy do naszego systemu. Ma to działanie przede wszystkim prewencyjne, ale też przydaje się wtedy, gdy znajdziemy takie kradzione rowery. Leśnicy planują skonstruować drewniany rower do jazdy, ale to są dopiero plany. Na razie jednak w lasach poszerzają ścieżki, po to by nie niszczyć przyrody, ale też poprawić bezpieczeństwo cyklistów. Przykładem są na przykład single tracki. To są takie ścieżki rowerowe, które są robione w naszej dyrekcji, jednokierunkowe, są zapętlone, są to pętle około 10 km, bardzo wąskie, około 80 cm mają. Na Bike Show rozegrany zostanie pierwszy turniej roller derby. Kobiece drużyny na wrotkach będą walczyć na wybudowanym torze. Puchar prezesa grupy MTP, jest to wyścig wrotkarski. Czyli to jest ukłon dla dziewczyn, które od lat tak naprawdę ćwiczą takie rugby na wrotkach. W niedzielę z okolic targów wystartują kolarze w Mistrzostwach Świata Gran Fondo World Championship. W finale walczy 2000 zawodników z 40 krajów. Osoby, które zakwalifikowały się podczas rund organizowanych na całym świecie, każde państwo może zorganizować taką rundę eliminacyjną i najlepsze osoby, które uzyskają najlepsze czasy w swoich grupach wiekowych, mają prawo wystartować w Mistrzostwach Świata. Zawodnicy do pokonania będą mieli 150 km. Ten wyścig kończy targi rowerowe, a na targi przyjść może każdy, i profesjonaliści, i rodziny z dziećmi.